Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Matulinio. Siemka. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w World of Tanks. Dla przypomnienia powiem, że jeżeli chcesz się zarejestrować do gry z mojego linku referencyjnego, możesz to uczynić korzystając z linku podanego w opisie pod filmem. I dobra, pięć rzeczy, które chcę powiedzieć naraz, przez co plącze mi się aż język, ponieważ już widzę tutaj pewne zmiany, które wy prawdopodobnie też zauważyliście, jeżeli interesujecie się chociaż troszeczkę WoTem. I widzicie pewną taką już bardzo, bardzo ważną zmianą, można powiedzieć, iż nie ma czołgu KW-1S, tak jak był, w sensie jest, aczkolwiek teraz jest to piąty tier KW-1S, możemy go tutaj nabyć za 410 tysięcy kredytów, jest on piątotierowym czołgiem, którego pancerz to 75-60-60, a KW-1 troszeczkę lepszy. Pancerz wieży, zobaczmy, też ma troszeczkę taki gorszy, jakieś średnie uszkodzenia, penetracja, to jest to samo przy tym samym pocisku, przy tym samym dziale chyba i załoga 5. Przy czym KW-8-5-75-66 dalej mało jakiegoś tego pancerza. Szczególnie do konkurencyjnego czołgu, aczkolwiek pancerz wieży niby z przodu jest troszeczkę lepszy. Średnie uszkodzenia, to jest to samo działo, chyba tu jest 160, więc możliwe, że coś jeszcze lepszego tutaj dodali. W sumie zobaczę. Najlepsze działo 122 mm, więc w dalszym ciągu jest to czołg, który jednak bije te 400, jeżeli sobie zmieni działo. No, więcej ładowania, więc już nie będzie takiego opeckiego czołgu, aczkolwiek chyba i tak zaczną, i tak będą nim jeździć, mi się wydaje, tym 8.5, ze względu na to działo jednak. W dalszym ciągu jest to dobre. Zamontuje się to no. Kaliber taki jak w T-54. Ogólnie, naprawdę, bo jest nowy patch 9.3, aczkolwiek no, takiego większego omawiania nie ma sensu teraz robić, bo to już jest kawałek po tym, kiedy wprowadzili ten patch. Więc no, myślę, że to nie ma sensu większego, aczkolwiek mógłbym dzisiaj pokazać wam czołg nowy, który jest u mnie tutaj dodany w garażu, ponieważ ostatnio wykorzystałem kod promocyjny z magazynu CD Action, który oprócz Golda i miejsca jednego w garażu dodał właśnie ten czołg T-127, czyli trzecia premka radziecka. No i dzisiaj sobie przetestujemy w takim razie Pluton. Co wybierzesz do tego? Tą M coś tam, tego Lighta, nie? Te dwa Lighta, okej. Okay. Trzeciego nie mam niestety. No dobra, no ale jego chyba do czwórek rzuca chyba. No co? Chyba, że wezmę moją darowiznę. No to właśnie, masz LTP, no i ty mi mówisz, ale jego rzuca jak? Do czwartego? Tak, normalnie. No normalnie. Chyba nawet tylko na trzeci max, nie wiem. No okej, okay, dobra, to zobaczymy. Ja biorę tu T-127, jednak wiadomo, jeszcze nie mam ulepszonej załogi, bo dopiero jeden meczek nim zagrałem, więc no, może być ciekawie. Rzuca go maksymalnie na czwórki, więc też problemu z rzucaniem nie powinniście mieć. No i jest to chyba taki pierwszy fajny nawet czołg do zarabiania kredytów, jeżeli nie chcecie oczywiście swoimi. No, tutaj chcecie sobie tym, powiedzmy, powbijać. Jak czerwono. No, a ja słyszę w ogóle super sąsiadów, wiercicieli, aka piłowaczy i wszystko. Ale no, czerwono, haha, no widzę. Aka remont. Aka remonty wszędzie, nowe osiedle, nowe wyzwania, nowe mieszkania, nowe remonty, nie? So, jedziemy na wzgórze, nie? Tak. Tylko uważaj na ich cruisera i cicha, grają w jednym plutonie. Więc wiesz, mogą tutaj poszaleć. No jakbym miał jeszcze załogę ulepszoną na 100%, to myślę, że dużo fajniej by się nim jechało, bo na razie tak troszeczkę mozolnie, tak przynajmniej odnoszę wrażenie. Ten czołg duży nie jest, nawet jak na swój tier. Ma trochę taką większą wieżyczkę, która dziwnie wygląda, ale przód jest chyba dobrze skontowany. Jak na te tiery, więc nie powinno być aż tak źle. Działko może trochę boleć, wydaje mi się, bo średnie uszkodzenia 47. Jakie ty masz średnie na LTP-ku? Nie patrzę, cię zaraz zobaczę. Sorry. Nie spodziewałem się, że oni ten tutaj szybciej najadą. Dobra, jasno zjeżdżam. Dobra. I zaraz. No nie mamy pomocy, no ja się nie będę tu. Pomocy nie ma. Kuźwa, dobra, no ten PZ3. Aha, no. Nie tak, ma pomocy. Trochę lipa.
Na razie jest, niestety mam strasznie ten, strasznie niecelne to działo, nie? Bo załoga jest, tak jest słaba i... Ej, strzelaj do tego! Podpaliłem go. Pal się w frajerze. Uszkodzenia dobra. 47, a penetracja 51 na zwykłym. Ej, to ty masz chyba, ty masz taki jak ja, okej. Czyli nie jest aż tak fatalnie, o, powiedzmy. Wjeżdżam im można na można będzie coś w górkę poatakować. Coś poatakować. Cruiser. Wiem, ja już mam za mało. Boże, nie wiem, ta kamera mi się tak pozmieniała dupnie. Medium, medium chcesz wyjeżdżać? To proszę cię bardzo, wyjeżdżaj. Zajęli niestety pozycję sobie najlepszą na świecie. Na sam początek. Dobra, ten cruiser już jest obity. Fuck! Dostałem w magazyn. O, shit! Nie dodałem żadnych tych, nie dodałem żadnych dodatków. O, ja fuck. Też nic, kompletnie. Ja mam też magazyn nie, teraz zdupiony. Nawet no. Nie mam, ja nie mam nawet golda, nic nie mam. No, golda to bym nawet nie miał, ale wiesz, ale do naprawczaka to bym miał na pewno. Shit. Czekaj, ja wyjadę, mam więcej, mogę zebrać jeszcze. Tak, tam jeszcze BT2, więc będę chciał zabrać. Fakt, żeby jeszcze teraz trafił na tym. Świetnie. Ja ładuję. Dobra, zabity. Dobra. Ja dobra, to ja będę patrzył na tą T18. Oj, to 18 wali. To 18 wali. Ja się cofnę, tak? Czekaj, bo ja się nie mogę. Ja będę defował bazę, bo już coś tam jedzie. Jest bicie nawet na to, przestrzą. Ja spróbuję na to PZ2 wyjechać, na tego PZ2. Jeżeli on tu jeszcze jest w ogóle. Powinien być. No, powinien. Jest. Bo zjeżdża już na dół. Sam się bawi. Serio? Okej. Okay. Skończyła się jego ucieczka. W pięknym stylu, normalnie. Masz tu M. Umarł. Ładnie. Coś do mnie w plecy strzeliło, powiem ci. A nie. No właśnie, nie wiem co to było. To nie było T18 przecież. No nie mogło to być to. No ja wiem, nie. No przez skałę, ale do tyłu coś strzeliło, tak mi się zobaczyło, że w tyłek dostałem gdzieś. Dziwne. A dobra, jakieś 400 obrażeń jest, więc myślę, że meczek w miarę okej. Okay. No. Ale ładnie, solidarnie, w plutonie po 2 kile. Gdyby nie to, że mi rozwalili tego ładowniczego, to bym więcej mógł natłuc. Ja rozumiem. W sensie nie ładowniczego, tylko właśnie ten do ładowania. Magazyn. Ja cię, to jest mój rekord na tym ciągu. Czekaj, co ty ja jakieś dostałem? Co to jest podpalacz? Zniszcz... Aha, nowe te dodali. No, takie nagrody, słabe. Tak, też są nowe. Zniszcz wrogi pojazd przez podpalenie. Tylko jeden gracz może je otrzymać w ciągu bitwy. A, ja dostałem na to ręka Boga. Strzelec pancerny, pojedynkowicz. Zniszcz co najmniej 2 wrogie pojazdy, które w ciągu bitwy zadały ci uszkodzenia. Super. I ja jeszcze co? Ogień skuteczny. Aha. Ręka Boga, przetrwaj i wygraj bitwę, podczas której uszkodziły cię co najmniej 4 pojazdy wroga. A, no to takie też bym mógł mieć często. 8 osób, 8 HP. Jeszcze w sumie w trzy czołgi tutaj tak wyoraliśmy ich. No. Dosyć ostro, bo jeszcze ten PZ nad nami się znalazł. CGC.pl, co on pisze? Cześć bogaty. Pozdrowienia dla CGC. Dobra, czym by tu pojechać? Czy T127 moglibyśmy trzeci raz jeszcze? W sensie ja mógł jeszcze raz pograć. Zagrać tym, w sumie ja trzeci raz. Gotów, bo chciałbym zobaczyć, jak to jest właśnie z tym rzucaniem. Czy mnie rzuci na te czwórki, czy póki co nie, bo na razie zagrałem 2 mecze i rzuciło mnie na trójki dwukrotnie, więc... I znowu trójeczki. Czyli polecam w takim razie grę T127. Jak widzicie, można nim pograć, coś ugrać. A rzuca was nawet na trójki, ciągle przynajmniej. Póki co mnie rzuca na trójki, więc no jest okej, tak? Można sobie coś dorobić. To są małe kwoty raczej, bo na tym tierze no premką dużo sobie nie zarobicie, aczkolwiek w dalszym ciągu. A, takie info dla ciebie, jeżeli byś był zainteresowany. Teraz jest misja miesięczna na Toga 2 i wystarczy przez 15 razy, a czyli w jeden dzień można wygrać, jak wygrasz 5 razy rundę w jeden dzień,
kończysz tą misję i musisz ją skończyć 15 razy, żeby dostać Toga 2 za darmo, miejsce w garażu. Aha. Czyli musisz nawet... codziennie wygrywać po 5 bitew i tych dni musi być co najmniej 15 i tyle, nie? I masz Toga 2. Przez 15 dni wystarczy? Ale ile jest czasu na to? Do końca miesiąca. A nie można tego zrobić po prostu tam w parę dni? Można, w 15. A, no ale właśnie mniej, żeby na przykład... Można, aha, raz dziennie. No to wystarczyłoby grać regularnie przez 15 dni, żeby nabić. Ta, no bo 5 wygranych to jaki jest problem? Nie wiem, raczej tak źle nie powinno rzucać, ale wystarczy być, zagrać co na... Ale to jakimkolwiek? Właśnie, jak? Bo... A nie, nie, nie. No właśnie. Tiery 4 wzwyż. A, to, czyli nie ma ograniczenia na przykład tylko do Brytyjczyków, czy coś nie, takiego? Nie, nie ma. Wszystkie na... No to widzę, że nieźle. To może nawet ja się ten pobawię w to. No właśnie, dlatego myślę, że mógłbym nawet się pobawić i was też zachęcam do gry w takim razie. PZS-35, on może być ten, on jest ciężki, pamiętam. W sensie, no do przebicia. Frajer. Czeski, tak? Tak jakby. A, wal się, frajerze. Spieprzaj ode mnie, dziadu. Oczywiście nie jesteśmy super graczami, to znaczy Matiuli nie jest super graczem, ale to co ja mówię, to dzielcie sobie przez 3 czy 4 i sami sprawdzajcie, żeby nie było, że jestem super graczem i coś wam mówię, o Boże, znowu nie dałem tego, a straciłem już gąski. Przyzwyczajenie do widzenia, czy mnie wykryli, czy nie. Dobra, świetnie, umarłem. No ja tego pilota nawet nie mam szans. Ich te deki mnie zdjęły po prostu. Ale patrząc na to, co u nas jest na górce, że myśmy sobie w sumie pojechali, a nasz prawie cały zespół już nie żyje, to ja się nie dziwię, że z dołu w sumie nie było żadnego wsparcia. Ojej. No bo widzisz, tak trochę nie masz gdzie jechać. No bo nigdzie nie mam pomocy. No tak, no... Dlatego się tak troszeczkę się nie spodziewałem od razu, no widać, no można zdupić meczyk też w ten sposób. Jadąc. Tego nie róbcie, tak jak ja, podjeżdżajcie, nie. Pamiętajcie, że jak nie macie żarówki, to lepiej tak nie róbcie. I tyle. Masz szansę, dasz radę, wierzę w ciebie, wierzę w LTP. Dobra, nie wierzę. Nie, za penetrację jednak brakuje. No, jednak troszeczkę tak mniej. Dobra, wyjdziemy z tej bitwy. I polecimy, zaraz zobaczę, czymś polecieć chcę, żeby zobaczyć te nowe KV-ki, jakąś szóstką chyba najlepiej by było, tak mi się wydaje, polecieć. Nie mam zupełnie, więc wezmę LC-ka swojego. A na co cię rzuca? Tak jak ciebie, 7 max. A nie, sorry, 8, ale to rzadko naprawdę. No ale ja wezmę Hellcata, spokojnie. Ja sobie wezmę szósty tier, więc możemy jechać spokojnie. Zobaczymy jak tam rzuci z tym. Może KW85, liczę właśnie na jakąś KW85. Są dwa razy KW85. O, widzę, że nazwy pozmieniali. Tak, tylko... Już jest Emil. Tak, PZSFL5. No, czyli mój PZ się nazywa Emil w tej chwili. Tak, świetnie, mam Emila. T67 dodali też, widzę. Ta, nie, to zmieniona nazwa T49, nie? Aha, no to... Okej, okay, no czyli zmienili nazwę. Coś jeszcze tu, T67 widzę, bo jest taki kolor inny. KV85 też ma zmieniony taki szary póki co na tym. Czy coś jeszcze? Susu, T67, PZNA. Chyba już nic więcej mi się wydaje. A, chyba nic. W tym meczu. Ale takie są jakieś pewnie stylistyczne też zmiany. Nie wiesz, czy coś robili z Hellcatem? Znerfili. No właśnie. Ma tu chyba plus 25% do oporu gruntu, czyli już, nie, już wolno się obraca. Cofa maksymalnie 10 na godzinę chyba, albo 15. Coś 12 cofam w tej chwili. 12 maksymalnie. Zwiększyli czas reloadu oczywiście. O Boże, 7.30 trzymam w tej chwili teoretycznie. Tak, o chyba pół... 0,50? 0,30? O Boże, no to, no to nieźle. 0,30, tak, dokładnie. Okej.
Ktoś w ogóle na miasto od nas jedzie? Zmniejsza celność, zmniejszyli celność i dłużej zgrywa celowy. Ach, to fajnie, no to ja na pewno pojadę na miasto, nie? Mhm. Już lecę. Pędzę na miasto. A to co? Coś postrzelam w typka. Kuźwa, nie trafimy w tego KV. O, Emil. Szkoda, że hajków nie ma. Szkoda, że nie trafiłem w KW85. Smuteczek mnie normalnie wziął w tej chwili. Jak to nie trafiłem? Gdzie ja strzeliłem niby? Jak nie w Emila? Czy ktoś nas zajeżdża od pleców? Tak, zajeżdżają nas. KW85, no ja chcę na to KW85 wyjechać za wszelką cenę. Nawet jakbym miał umrzeć w sumie. No nie, no dajcie mi, chcę strzelić przynajmniej. No, smuteczek. Dobra, no i ani tu nie postrzelam, ani tu, bo chciałem te KW. Teraz już naprawdę mogę postrzelać do KW85. W sumie ja mógłbym chyba jeszcze strzelić jakiegoś KW85. Się z kometa postrzelam. Komet, pyk. Ładnie gąska. Dobra. Zabity. Ja przeładuję, możemy coś tam pokończyć, jakieś czołgi. Crusader. Boże, nie dostał, serio. Okay. Dobra, teraz dostał. Spoko, spoko. Teraz dobić, dobić. Ja mam ładowanie jeszcze, więc... Odbiłem się od KW-13, świetnie. KW-13 nie jest teraz coś troszeczkę lepsze niż wcześniej? Było coś takiego? Nie zrobili z nim czegoś lepiej? Dobra, KW-85 zerwało. Nic, jak żadnego info to nie dostaliśmy. Czy nie jako gracze. Okej. Okay. To jest coś lepiej. Ajajajajaj. Zginąłeś? Tak. Nie byłeś LC-kiem, więc... Okej. Okay. Zastanawiam się, czy ktoś tu jeszcze wyjedzie. LC-ka będziesz miał na dobycie po lewej. On jest, on plecami, więc... No tylko wiesz, no ja mam tu cały czas KW. KW-85, na które muszę uważać i KW-13 tu ciągle gdzieś jeździ. A ja tu jestem tak w pierwszej linii. KW-13 się wycofał do miasta, więc o KW-13 bać się nie musisz. Wow, jak dostał Demida. Teraz na bazie tylko został. Okej, dobra, zabity wszystko. W takim razie. Nie masz jakiejś innej piątki może? Piątki? Mhm. T25 tylko. T25, o to dobra, to można, dawaj T25. Okej. Ja wezmę sobie, powiedzmy, może coś innego. Co to jest, co ja dostałem? Pierwsza odznaka biegłości. Ładnie. Okej. Na Hellcacie. No to nieźle. Taka lufa mi się pojawiła po prostu na tym. Tak, tak, z gwiazdą. Okej. Sprawdzę, czy mam piątkę. No tylko T25, no to dobra. Ogień skuteczny, spoko. Jeszcze T25. Ja nie wiem, czy brać T25 czy M7. Wezmę T25. Pojedziemy w dwie takie T25 i zobaczymy, może tym razem rzuci nam jeszcze do bitwy te KW-11, nie? Bo chcę zobaczyć. Mam nadzieję, że właśnie tak rzuci. Coś takiego. KW-85 rzuciło, to nie było złe jakieś, normalnie od boku weszło z Hellcata. Nie ma. No to nie zobaczysz. No właśnie widzę, jeszcze ten smutek, bo matchmaking tu jest bardzo, bardzo dobry. Mamy szóstki, a oni mają siódemki trzy, nie? I nieźle. Się wykieruje. No, naprawdę nieźle się zapowiada mecz nasz. I taki trochę 2-10. Nasze siódemki chyba minimalnie gorsze od ich. Szczególnie, że ich mają więcej. No i te TD-ki, które mogą robić sporo. Wiesz, pomyśl, że strzela w ciebie to SU 152 ze 152. No to nas strzała. No właśnie. Więc może być nieciekawie, powiem. A u nas trzeba tak zielono-włenowo i niebie... Aha, nasze trzy czołgi, super. Trzeba być dobrej myśli. Będzie dobrze. Będzie dobrze, tak. Będzie dobrze. Naprawdę, będzie świetnie. Ja sobie tu podjadę. Może poczekam na kogoś, jeżeli wyspotuję. No, przynajmniej pokażą mi, jeżeli mnie wyspotują od razu.
Ja poczekam. Ja mam czas. Wy też musicie nasz punkt przejąć, w razie czego. To nie jest bitwa spotkaniowa. Dobra. Co? Pokazują tam, no ale... My nie mamy chyba takiego... Nie, mamy LCK. Mamy gdzie LCK. On jest? No pojechał tam, gdzie ciężkie powinien jechać. LCK pojechał raczej, wiesz co? On chyba się zapędził, tak jakby na spotkaniówce, nie? Żeby pojechać szybko na ten, ale nie wiem. Myślałem, nie że wiem, prawą stroną chce pojedzie. Robić, ale okay. No ja też nie wiem, po co on tam pojechał. On powinien prawą stroną przecież skoczyć. Moglibyśmy coś tu zdziałać, ale my w ogóle ciężkich czołgów prawie nie mamy, nie? Zauważ, że mamy 4 czołgi ciężkie, z czego 3 siódemki, a oni tych czołgów mają 6 ciężkich, z czego też siódemki. To taka więcej mają. I teraz teoretycznie powinniśmy wykorzystać nasze medy i pojechać prawą stroną, nie? Tyle, że nasze medy pojechały się strzelać w wąskich cieśninach z tym, z ciężkimi ich. Więc to jest tak trochę nie halo, moim zdaniem, ale no... To są na pewno bardzo dobrzy, ogarnięci gracze. Oni wiedzą, co robią. Mówisz o mnie? Nie, oprócz ciebie mówię o reszcie. Mówię o tych medach, które mają, powiedzmy, większą szansę na zrobienie czegoś w takim meczu. Czyli te na przykład 3 siódemki, które mogłyby, moim zdaniem, mogłyby spokojnie próbować przynajmniej, jak nie to zrobić, w sensie przejechać prawą stroną tutaj tędy. Bo teoretycznie powinny napotkać dosyć słaby opór z strony ich medów. Zostałem w ogóle wykryty przez ich M4, która tutaj sobie hasa. I trochę mnie to boli, bo jest coś, co strzela po 400 tutaj. Bo SU-152 nasz dostał. Na pewno jest Chaffee i na pewno jest T-4-3 tutaj, ale co do reszty, nie. Aha, my mamy 3 ciężkie, z czego jeden z tych 3 ciężkich... Nie, z czego 2 ciężkie są po prawej stronie, no to nieźle się bawimy w sumie. Nawet nie wiedziałem, że w ten sposób. Dobra, jak nie ma co podkampić, to ja podjadę. A przynajmniej spróbuję. Jeżeli nie umrę. Tego Shermana, tak co był u was, to upolowałem. No wiem, wiem, widziałem. Zresztą ta czafika macie też. Też. Coś tam, coś tam. Spokojnie, mamy 2 ciężkie czołgi, z czego jeden kampi w dalszym ciągu. Tym, 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 tym. Coś mnie wyspotowało. Boję się jechać lewą stroną, bo. No właśnie, czafik do mnie strzela z góry. O. Aha, bo SU-152 i IS próbują wyjeżdżać po skałach. No to nieźle się bawią. Wiesz, co oni robią? Bo oni widzieli tam te 4-3, no to oni, wiesz, próbują wyjechać po skałach na nich. Ej, obczaj sobie tego SU-152 i ISA. O, teraz się chyba cofnęli. Oni próbowali wyjechać po skalę normalnie, nie? Do tego T4-3. No śmieszna sytuacja. Chaffee, frajerze, ty mnie nie przebiłeś, a ja cię trafiłem w wieżę. Takie rymy. Teraz jest bardzo śmieszna sytuacja, bo ich piąty tier zniszczył nasz siódmy. O, ładnie teraz widzę koty. I będzie boczkiem, jeszcze kolejny będzie do bicia. Trafiłeś. Dobra. Te 4, czekaj, co wyczynia nasz IS i SU-152? Co oni zrobią? Mam kamerkę, kamerę. Poczekaj, no jadą do góry. SU-152 próbuje pchać ISA. Dobra, to ja też podjadę, ale ja sobie pojadę tam bardziej. Spokojnie, podjeżdżaj. Tiger P nasz i Comet, który właśnie chciał sprawie spad z górki, też są najlepsze. Wiesz, gdyby nie to, że oni mają więcej siódemek, to powiedziałbym przed chwilą, że u nich zginęło więcej siódemek niż u nas. No teraz już sytuacja jest na równi z siódemkami, ale wiesz, gdyby mieli na równo tych siódemek, to teoretycznie bylibyśmy lepsi nawet tak, przez tylko chwilę. Że jedyna sytuacja, żeby to wygrać teraz w tej sytuacji, to jak ty byś pojechał na kapa, to by się... A oni by nie przyjechali, nie? Zabiłbyś Artę, o tam jest jeszcze coś tam.
O, teraz zajmiesz gąskę, bo uszkodziłeś tym strzałem. No, on go... Niech wjedzie w tą gąskę strzał. Ładnie. Nic kłerty co. Zip pięknie. Ogaty tym czasu. Fuck, Bishop do mnie strzela z przodu. Lajka dla faka tego za to maski. Pyk! Frejerze! Z jakiejś suf! Kuźwa. Ups, trochę tak. Nie przebiłem! Nie przebiłem pierwszym strzałem. Ktoś do mnie jest z pleców. Tak, te 4-3. Tam nasze ispo i komet powinien się tym zająć. No właśnie, ja się dziwię, że oni go nie biją w dalszym ciągu, jak tam pojechali. To mnie najbardziej dziwi, ten fakt. O, dziwi i bawi. Pojadą, no to już nie ma szans to wygrać. Spokojnie. Spokojnie, mam 8 życia. To jest jeszcze do wykerowania. A no właśnie. Świetnie. Spokojnie, jestem specjalistą. Ja się na tym znam. No, wiadomo. Coś to mnie strzela. Bishop. Ja nawet nie wiem co, czy to ten Bishop, czy Bishop, to nie Bishop. Przerzucę. Dobra, YOLO. Jak myślisz, gdzie jest to te 4-3 gdzieś tu? Jedzie w prawo. Może bardziej będzie tak mniej więcej, moim zdaniem. Z jaką gracją? Z taką gracją. O, B4 pojechał tam, dobra, za wisło. B4 na plecach. A nie patrz się nawet na ciebie, ten B4 na plecach. Teraz się. Fuck! Ale może spłonie. Ale dwie siódemki zabiłem! O! Jeszcze te 3-4! Widzisz? Jaka akcja! Ale ten nie, ten is like a boss, prawie full HP, a... No stary! Co ja się będę z nimi strzelał, nie? Jadę na kapa! Jestem dany rok 1995, co wy? No cap, let's fight, okej? No cap, ale ja skapuję, nie? Świetny gracz, naprawdę polecam Dehogaty. To jest takie, wiesz, jakby jesteś 1 versus 4 w CS-ie i powiedzieć nagle, no chodźcie wszyscy, ale pojedynczo, nie? 1 na 1. Dajcie mi szansę, nie? Patrz, niech to przejmą. Jeden raz R jedzie. Gdzie on jedzie, Boże? Szuka arty. Pussis! Nie, nie wierzę. To tak w trakcie wojny, nie? Boicie się ze mną walczyć, nie? Mam przewagę, ale się boicie. O Boże, ten mecz normalnie bardzo, bardzo świetny, że tak powiem. Ale dostałem przynajmniej w tej chwili pierwszą odznakę biegłości na T25. Dostałem podpalacza, dostałem oko za oko, ogień skuteczny, brutala i oczywiście medal Nawet nie zamierzam tego czytać, bo o to chodziło, że dwie siódemki zniszczyłem piątką. Tak, tak. Czekaj, a to co to jest? Oko za oko. Zniszcz wroga i jednocześnie zostań zniszczony przez niego, okej? Okay. A brutal? Uszkodź moduły pojazdu wroga albo zrań członków jego załogi co najmniej 5 razy w ciągu bitwy. To chyba o to SU-152 się rozchodzi. Tak myślę. I wynik drużyny. No bardzo dobry, nie? No świetny normalnie. Po prostu genialna drużyna. A szczególnie ten IS. Komet siódmotierowy, 0 obrażeń. T4-3, 191 obrażeń. Te czołgi mogły według mnie zrobić dużo więcej. No i dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Matteo Linio. Grałem, cześć. Dzięki za oglądanie i na razie.